34 propozycje wpłynęły od mieszkańców do suwalskiego budżetu obywatelskiego. 10 z nich z uwagi na deficyty formalne nie przeszło pierwszego sita. Każdy z zakwalifikowanych 11 tzw. małych projektów ma wartość około 100 tysięcy złotych, a pomysły są zróżnicowane. Od ustawienia ławek solarnych umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych przez USB lub metodą indukcyjną, poprzez place zabaw, dziecięcą siłownię w plenerze, budowę kolejnego boiska, parkingów lub dróg, po zakup defibrylatorów automatycznych i rozmieszczenie ich w 8 punktach miasta. Wśród dużych projektów znalazły się propozycje o wartości od 600 do 800 tysięcy złotych. Są to inwestycje w basenową szatnię i łazienki w szkole podstawowej nr 10, inwestycje drogowe i parkingowe, budowa strefy Urwisa na terenie bulwarów w pobliżu Starej Łaźni, a także zakup pneumatycznej hali sportowej dla uczniów szkoły podstawowej numer 6. Wśród projektów kulturalno-społecznych znaleźliśmy między innymi suwalski fan klub bluesa, skomponowanie i wykonanie kantaty na 300-lecie miasta przypadające w 2020 roku, organizację Dni Japońskich czy drugie spotkania pod hasłem Manhattan zaprasza. Ze szczegółowym opisem poszczególnych propozycji można zapoznać się na stronie internetowej ratusza w zakładce dla mieszkańca Obywatelskie Suwałki. Głosowanie nad projektami rozpocznie się 14 października.